A ona gada, panie, ale jem tak biedny, jem tak samotny, ja tak nie mam za co zapłacać. Ma się marwa to w naturze tak zalej. To wszystko dla ciebie, Andrzej. Jak ja głodny nie jestem. Naprawdę? Właśnie. Zrobiłem i nie chcę mi się jeść. Już smacznego. Ania, to na pewno dobra droga na Bednary? Tak, pan kierownik tym lasem? Kierował, ale taką drogą jeszcze nie jechaliśmy. Ja, Andzia, ja i Andzia pod osłoną nocy wchodzimy na targi Agro Show Bednary. Jesteśmy na stoisku Golden Coral dzisiaj, gdzieś do 13, a później jakiś szybki obchód na maszynkach. No i co, targi jak targi. Kolejny rok. Ale to jest byk. Ja. Masakra. No do niego to muszę wejść. Tu trzeba dzisiaj przyjść do Merlo i zapytać, czego hydraulika mi nie działa. Co tam mam zrobić, żeby to uruchomić? Serwis zawezwać. Chociaż na razie sam będę próbował chyba poradzić sobie metodami gospodarczymi. Jeszcze nie dotarliśmy, a tutaj zobaczcie, same gwiazdy. Dzień dobry. Mijamy. Na tych Agro Show to zawsze jest dużo osób, które nagrywają, są w mediach, a tutaj z nami Patrycja. Dzień dobry, TikToka. Tak, Ania, TikToka ja oglądasz? TikToka nie ma. No właśnie, to jest twój problem. Ale muszę już mamy plan. Dobrze mówiłem, że konkurencję będziemy mieli. Ale o co chodzi? O kalendarze. Panie, panów. To się kameruje. Pozdrawiamy. Kolega jest przygotowany na każdą okazję. Wszystko i zawsze, kurde, przezorny, zawsze ubezpieczony, nie? Kto wie, co cię może czekać na targach. Też zauważyłaś, jak tutaj dzieciaki podchodzą z rodzicami? Te dzieci tak na nas patrzą. To jest, czego za karę... No prawie żadne nie chcę. Nie, no takie większe już, co oglądają kanał, no to tak. Ale takie małe dzieci zaglądają, jedne. Później, a rodzice wstydzą się zagadać. I później się ani pytają. A jak mama mi zrobi z wami zdjęcie, to dostanę balonika? No, także przekupują rodzice. Dzieci takie niechętne. Naklejeczki. Oj, to Ania, żeby nie zabrakło jeszcze jednej dla nas. Bo nam dzieciaczki nie wybaczą. Jednej sztuki. Komu nagrywać? No byłeś taki wygadany, dawaj. Jak pewno żyją, na co jeszcze mam wygadać? Jeszcze mogę nawet śpiewać, łapowiedz. Łeczył tebe chcę. Słuchaj, ale ja wam opowiem tak, nie? No, opowiadaj. Bulwę. Ja nawet nie jestem w stanie ocenić, czy ty naprawdę mówisz po kaszubsku. Po kaszubsku, 100%, tak? Ale słychać, ale jedna białka czy, tam... Czy po czymś jedna... innym? Panie, a chyba może Irga chciała, nie? A się ma to w naturze tak wzalej, nie? Ale ty wygadany jesteś, jak gdybyś mnie zagadał. Słuchaj, ja bym co zagadł, ja bym stąd mogę dać spiać. Nic się nie bać. YouTube'a później nie oglądać. Ten fajny krukowiatr. Ale tu jest coś lepszego.
Co to za dźwięk podnoszonego siedzonka? Jedziemy z koksem. Ale on idzie. Normalnie w oczach. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąty listek. Idealny czas na to, żeby go skrócić. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąty idzie. O, zakurzone. Jeszcze dobierałem trochę. A gdzie ta wuzetka? A, tutaj. Dobierałem sobie jeszcze 15 literków, bo ja na magazyn do stosowania, a tam Lipton. Także jeszcze 15 sobie karyksu dobrałem. A gdybyście się teraz zastanawiali, to przy karyksie macie teraz przy zakupach 30 zł do każdego litra, do pierwszych 30 litrów, taka promocja obecnie. Ten rzepaczek może wam się wydawać, że jest mały, jeżeli chodzi o skracanie, ale naprawdę fajnie to zrobić trochę wcześniej, tym bardziej, że tutaj dając karyks, nie tylko regulujemy pokrój tej rośliny, żeby nie była z tego kapucha na jesieni, ale też oczywiście zwalczamy i chronimy przed podstawowymi chorobami w rzepaku, czerń krzyżowych, sucha zgnizna kapustnych, więc z jednej strony oczywiście ochrona, a z drugiej regulacja. To co, lecimy z koksem. I tak właśnie wyglądają prawidłowo pokryte rośliny, zlane od góry do dołu. I dla mnie to akurat wielka zaleta karyksu, czyli nie same substancje, które oczywiście mają działać, ale dodatki, które pozwalają na to, że ta ciecz jest rozprowadzona po roślinie w całości, lepiej przyswajalna, automatycznie niższe temperatury wchodzą w grę, automatycznie gdyby spadł deszcz, no to też będzie taka substancja dużo trudniej zmywalna, więc no same korzyści, nie same substancje, ale też dodatki, które w środku tutaj mamy. Jeszcze tylko zmiana końcówek, bo są z albuza takie teraz ustawione przy wietrze, były Avi Twiny, natomiast daję na CVI. Bardziej są podatne na znoszenie, ale dzisiaj praktycznie jest bezwietrznie i fajnie, jakby ta ciecz była rozpylana dużo lepiej. Jeszcze nie jadę wszystko, ale ustawię sobie maszynkę, tak żeby później się nie pulpać, nie bawić, tylko jechać do przodu. No jest zagłębiona ładnie z tego, co widzę. Zaraz sprawdzimy. Talerzówka płyciutko, tak żeby tylko leciutko zerwała. No i zaraz prędkość większą zrobię, bo na razie to chcę sprawdzić po prostu głębokość. O, tak powiem. I tak powiem, bo mnie boli. Jakby to miało być, to gdzieś dotąd. Zaznaczę sobie tym flamastrem i zmierzymy. Aha, jeszcze trzeba wypoziomować maszynkę. Bo troszeczkę widzę, przód do dołu powinien iść. Przy pszenicy po rzepaku zdecydowanie nie ma sensu aż tak bardzo to ryć i super głęboko robić po 30 cm. Myślę, że spokojnie 20 wystarczy. A już widzę, że jadę dużo za głęboko, więc pierwsze co to wał. Do regulacji. Trzy dookładam z jednej, z drugiej strony. I powinno być ok. O, nie wiem, czy trochę nie za głęboko. Jaką tu mamy miarę? No, takie trzy dyszki idzie. Trzeba troszkę płycej ruszyć. Jeszcze tu zmierzę. A, tu siedzi już kawałek zęba. No dobra. Co mi tu przyszło? Jeszcze 2 tony widzę brakuje zamawianych nasion. Ma być euforia, ma być elektra. Tutaj mamy elektrę. Pół na pół w zasadzie mam podzielone na gospodarstwo. Jaką to ma masę? Ile to mi wyjdzie tych sztuk? 45 gram. Ostatnie hektary do uprawienia. Landstalik. Ale to fajnie idzie. Pługa nie trzeba.
ale żółweczka, zęby. No, skimmer daje radę. A po drodze skracanie rzepaku, no i oczywiście siew. Czas mam do piątku, później taki mały wyjazd, ale jeżeli nic się nie zepsuje po drodze, jeżeli wszystko będzie dobrze, no to, to się uda. I taki mam plan. Pytanie do znawców Fenda. Obrociki 1550 załóżmy. Jadę 10 na godzinę. I on jak wchodzi, to potrzebuje trochę więcej mocy, no bo się maszyna zagłębia oczywiście, wchodzi na większe obroty. A później z tych obrotów nawet na TMS-ie za bardzo nie chce w dół schodzić. Ale jak sobie zwolnię, załóżmy 1400 i teraz jeszcze raz włączę tempomat, no to zobaczcie, automatycznie jedzie 10 na godzinę z mniejszymi trochę obrotami. Pod górkę może to będzie trochę mniej widoczne, ale z górki dużo bardziej. Co tu można wykombinować? Te ustawienia? Bo mam tutaj na automacie skrzynię ustawioną. Te przełożenia, czy... No, wiecie o co chodzi. Ale ten Landstalik to jest piękna sprawa. Petarda. Sorry. Mały obrocik. Cyk do góry. Tu se zwalniam. Także kończę uprawy. Ostatnie pół hektara. Jeszcze tu jedna poprzeczka. W trakcie zapinam opryskiwacz. Skracam rzepak. Kończę rzepak. Odpinam Landstala. Podczepiam Amazonkę siewnik. I próbuję siać. Robię próbę. Ustawię cały siewnik, tak żeby na gotowo wszystko było. I pewnie dzisiaj jeszcze zacznę, a jak nie, to jutro z samego rana rura. Jak sami widzicie, no ja na wilgoć narzekać nie mogę. Nie ma tego jakoś w nadmiarze, ale no jest. Jest wilgotno. Jak na talerzówkę i gruberka na głęboko i wał w jednym przejeździe, no to tragedii nie ma. 15,4 litra na hektar, średnia z 32 hektarów. Spoko to wygląda. A jadę na około 27-28 cm. I głębokość przede wszystkim tak duża ze względu na nornicę po rzepaku, no aż tak bym nie szalał, 20 by wystarczyło, ale sporo tych szkodników w tym roku u mnie na polach, więc no muszę to przemieszać i te gniazda, które są też troszeczkę głębiej, poniszczyć. Iwia, co to jest? To jest twój futer? Mhm. I ty ubierzesz ten futer? Tak. Z futer? A z czego ten futer jest? Chcę powiedzieć. Z bawełny? Powiedz, sztuczny. Sztuczny. Sztuczny futer masz? Super. Jest naprawdę zimno. Patrzcie, Iwia ma sztuczny futer. I wychodzi sobie elegancko, spodnie, piękne dresiki. Koszulkę sobie jeszcze poprę. Dresiki, futer, super połączenie. I lecimy na obiad. Patrzcie, musztarda w plastrze. Z tatara. Ania, ci wyszła musztarda. Bardzo dobra. Uwaga, obiektyw jest szerokokątny, to bardziej chodzi o mnie. No nie, że jest szeroko, bo jak tym wąskim kadrem nagrywa Mania po takim jedzeniu. Ale zobacz, ty masz tu guziczek niezapięty, ale dobrze, że tu. Dlatego was nagrywam. Także dzięki za dzisiejsze popołudnie. No. Dziękujemy wam bardzo. Kasztany są nasze. Tak, kasztany są wasze, więc oddajemy. Pokaż, jak się skaleczyłeś, bo od razu mamy naklejkę. Ja się skaleczyłem. Jak kasztany. Dziecko, jak dziecko. Nieoficjalnie zostaliśmy zaproszeni na ślub, wesele. Tak, czekamy. Naprawdę? Na zdarzeń. Nie pamiętam. Znowu się wprosiłem?